Kto myśli o tobie tej nocy? Witam serdecznie, kochani subskrybenci i kochani państwo na moim kanale. Ja jestem wróżką Loelią i dzisiaj zapraszam was na czytanie z kart Lenormanda i Tarota. Kochani, mam dwie grupy dzisiaj. Pierwsza grupa to karty Lenormanda i serduszko z napisem I love you. I druga grupa to karty Tarota i aniołek czerwony. Także wybierzcie sobie albo talię, którą lubicie, albo przedmiot, który przyciąga wasze oko. Ja w międzyczasie, kiedy dokonacie wyboru, witam was serdecznie. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, jak zawsze, kochani. Jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał i zostańcie tutaj z nami. Zapraszam was również do komentowania po tym filmiku. Napiszcie mi pod filmikiem wasze komentarze. Wyślijcie mi smajlik, jedno słowo, jedno zdanie, bym się cieszyła, bym miała inspirację do nagrywania, kochani. Lub napiszcie, czy rezonuje z wami ta grupa, którą wybraliście i ta talia, i czy pasuje do waszej historii miłosnej. Zapraszam was na wróżby indywidualne, czyli wróżby osobiste na podstawie waszego zdjęcia, zdjęcia waszego partnera i waszych dat urodzenia. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy oczywiście znajdziecie na moim kanale, wszędzie go wyświetlam i w filmikach, pod filmikiem, w komentarzach. Ja wam oczywiście wyślę, kiedy są wolne terminy i jakie są warunki takich wróżb osobistych, kochani. Zaczynamy więc. Pierwsza grupa. Drugą grupę odstawiam. I pierwsza grupa, czyli serduszko oraz talia Lenormanda. Kto myśli o tobie tej nocy? Pokażcie karty. Kto myśli o mnie 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 tej nocy? Pokażcie, kochane karty. Kto myśli o mnie tej nocy? Ktoś, kto ma na pewno dużo emocji, emocje, które płyną w te i z powrotem, czyli ktoś, kto ma poprzez was dużo emocji romantycznych może, tak? Tutaj ta osoba chce rozmowy, czyli jest potrzeba rozmowy poprzez jakieś problemy, zawikłania, komplikacje, opóźnienia. Jest to, myślę, jakaś kobieta. Jakaś kobieta. Kobieta, być może był jakiś tutaj konflikt, jakieś problemy, ale jakaś kobieta, być może jakaś kobieta, która no, jest troszeczkę zajadliwa, skomplikowana. Być może jest to kobieta o ciemnych włosach, wbrew pozorom tej karty, tak? O ciemnych włosach, takich do ramion. Kobieta być może, która ma taki charakter troszeczkę intrygancki. Ta kobieta chciałaby z wami porozmawiać. Wąż, tak? Lub jakaś ekspartnerka waszego, waszej osoby ukochanej. Ekspartnerka, jakaś kobieta też może być, ponieważ ta też... lub matka. Lub matka. Czyli są takie różne opcje, musicie oczywiście dopasować każdy do swojej historii. Może być to też matka, z którą macie jakieś komplikacje, problemy, ale która chce z wami porozmawiać, ponieważ ma do was emocje, tak? Także mogą być to różne tutaj wersje. Dopasujcie sobie. Kobieta intrygancka, jakaś zajadliwa. Może ekspartnerka waszej osoby ukochanej lub matka. Dziękuję grupie pierwszej. I teraz zapraszam grupę drugą, czyli karty Tarota. Kto
myśli o was tej nocy. Kto myśli o was tej nocy? Powiedzcie karty, kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie karty, kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie karty, kto myśli o mnie tej nocy? Diabeł. 9 pentakli, księżyc i w przełożeniu 9 buław. 9 buław, czyli tutaj osoba jakaś, która stoi jakby na straży, jakby bojąca się ataku. 9 buław to jakaś rezygnacja, zmęczenie, ponieważ coś mogło dobiec końca. Diabeł. Oczywiście diabeł to jakaś osoba toksyczna, narcystyczna, osoba, która chce wami manipulować emocjonalnie, przepraszam, emocjonalnie lub seksualnie, lub po prostu manipulować waszymi emocjami, tak? Poprzez namiętność. Diabeł, osoba, która ciągle wraca, to może być jakiś powracacz, tak? Osoba, która tęskni za wami, myśli wieczorami, nocą, myśli o was, ale ma ta osoba dobre i złe strony, ma ta osoba dużo sekretów, niewyjaśnionych spraw. Ta osoba, mamy tutaj też 9 pentakli, tak? Ta osoba jakby może jest gotowa, żeby pracować nad tym związkiem, nad tą relacją. Chciałaby ta osoba być może dążyć konsekwentnie z wami do jakiegoś sukcesu, do jakiegoś, nie wiem, sukcesu na przykład finansowego, czy do stabilizacji, ponieważ tutaj mamy diabeł i 9 monet, może ta osoba też myśleć tutaj bardzo wyrachowanie finansowo, tak? Że przy was na przykład poprzez manipulacje, poprzez ciągłe powroty może tutaj skorzystać jakoś finansowo, ponieważ może widzi jakiś sukces z wami. Ale ta osoba myśli, tęskni, śni o was, ale rozpacza również po czymś, co się skończyło, tak? Ale ciągle wraca, widzimy, ciągle kusi, ciągle kokietuje, ciągle manipuluje, ciągle wystawia rękę i chce jakby powrotu lub chce, żebyście wywrócili. Także uwaga na tą osobę, to jest osoba narcystyczna i toksyczna, osoba raczej no bardzo charyzmatyczna, seksualnie silna, bardzo może nawet dobrze wyglądająca z taką charyzmą, błyskiem w oku, ale równocześnie osoba, która jest manipulatorem. Także uwaga, kochani. Różne odpowiedzi dwóch grup, bardzo różne zestawy kart, bardzo różne odpowiedzi właśnie na ten temat, kto może być tą osobą, która teraz dzisiaj w tą noc, ten wieczór o was myśli, także napiszcie mi w komentarzach, czy wasz wybór grupy był tutaj odpowiedni. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście już jutro. Do usłyszenia już wkrótce.